Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem naszych specjalistów od infrastruktury, pana ministra Jerzego Polaczka, a także pana przewodniczącego Andrzeja Adamczyka. Dziś pani premiera Bieńkowska ma swój dzień w Sejmie niewątpliwie. Myślę, że to nie jest jej ostatni dzień. Zasłużyła sobie dość mocno na to swoją arogancją, arogancją wobec pasażerów, ale zanim przejdziemy do mówienia o całym systemie, bo to przecież to, co się dzieje na kolejni, jest spowodowane tylko jedną wypowiedzią, czy tylko wyłącznie arogancją pani wicepremier, to chciałbym jednak przypomnieć to, co się działo w ostatnich kilkunastu dniach, kilku tygodniach w sprawie infrastruktury i wypowiedzi pani premier. Zamarznięty, przepraszam, kibel w toalecie, w pociągu, to będą teraz nasze sprawy. Pani premier. Nie, absolutnie nie dam sobie powiedzieć, że dzisiaj coś się stało strasznego. To jest to właśnie nic strasznego według pani premier z wczoraj. 59 pociągów odwołanych, 60 pociągów z gigantycznymi opóźnieniami. No i jak państwo widzą, dla pasażerów to jednak było coś dramatycznego. To są obrazki, do jakich się jeszcze do tej pory nawet już w polskich warunkach nie przyzwyczailiśmy. Pasażerom to można tylko powiedzieć, jakby sorry, mamy taki klimat, no niestety. No to zobaczmy, co nam to przypomina. To oczywiście pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, tak jest odwieczne prawo natury. To jest, jeśli można tu przerwę, no trochę żartobliwe, ale do śmiechu nie jest. Szczególnie, że usłyszeliśmy po 12 godzinach zimy, która przyszła, i to taka 4-5-stopniowa, czyli jedyną anomalią, jaką mamy, to to, że w grudniu i w styczniu nie ma zimy. Usłyszeliśmy, że tak po prostu jest. Bo jak jest 4 stopnie na minusie, nawet śniegu nie było, jak państwo widzieli, to pociągi nie jeżdżą. Więc postanowiliśmy sprawdzić, bo są takie kraje, gdzie tej zimy jest więcej. Proszę zobaczyć. W Finlandii? No to zimniej niż w Polsce, jak się weźmie amplitudy temperatur. Jakoś jeżdżą. Nie jest tak, że poruszają się dorożkami i jeżdżą z wioski do wioski czy z miasta do miasta na koniach. Norwegia? Jeżdżą? Da się? Pada śnieg? Pada? Jeżdżą. No więc Szwajcaria? Tak samo? Przez Alpy? Można? Można. W związku z tym nie jest tak, że jak jest zima, to musi być zimno i stają w Polsce pociągi, bo od 12 godzin przyszła w Polsce zima i mamy minus 4. Jak, jeszcze raz powtarzam, jedyną anomalią, którą zobaczyliśmy, to była arogancja nadziei Donalda Tuska. Pani minister Bieńkowska, pani premier Bieńkowska była nadzieją Donalda Tuska na poprawę notowań Platformy, na takie cudowne nowe otwarcie. Okazało się, że arogancja władzy jest zaraźliwa i pani premier od premiera Donalda Tuska tą arogancją zaraziła się już dawno. Bardzo proszę, pan minister Jerzy Polaczek. Szanowni państwo, kilka kwestii generalnych tutaj, które wymagają komentarza w świetle wypowiedzi ministra transportu. No, jak myślę, wszyscy oceniamy bardzo niefortunnych i niesłużących integracji systemu transportowego i klientów z tym rodzajem transportu, jakim jest transport kolejowy. Chcę przypomnieć, iż średnio dziennie PKP Intercity uruchamia niewiele ponad 300 pociągów. Wczoraj opóźnienia zanotowało i to niektóre znacznie ponad 82 pociągi, które są ujęte w rozkładzie jazdy. Kilka lat temu takich połączeń PKP Intercity uruchamiało ponad 500 dziennie. Ostatni zysk operacyjny spółka odnotowała w 2007 roku 45 milionów złotych. Ubiegły rok to jest strata minus 110. 4 lata temu ta spółka kluczowa, realizująca połączenia dalekobieżne, krajowe i zagraniczne, obsługiwała 50 milionów pasażerów, w roku ubiegłym 31 milionów pasażerów. W stosunku do 2012 roku straciła rok w rok 14% pasażerów i to są kwestie wymagające odpowiedzi, w jaki sposób rząd ma choćby zrealizować od strony finansowej spłatę projektu Pendolino, który jest projektem, który kosztuje prawie 3 miliardy złotych, a część jego finansowania to są środki własne PKP Intercity. Jeśli wczoraj mówimy o połączeniach
ustami tutaj pani wicepremier 4000 pociągów na polskiej sieci kolejowej, to pytamy się, warto by może tutaj, żeby było w tej sprawie oświadczenie PLK, czy również rząd wlicza w to ruch węglarek, które może się nie spóźniają, dlatego że opóźnienia pociągów dalekobieżnych, które przekraczają 1000 minut, doliczając do tego czas rozkładowy, choćby na takich liniach jak Szczecin-Przemyśl, czy też Gdynia-Wrocław, to są, bym powiedział, połączenia realizowane w taki sposób, iż szybciej można z Warszawy do Kijowa dojechać niż do miast w obrębie naszego kraju. Do tego należy doliczyć likwidację w ostatnim, zwłaszcza roku, gigantycznej części połączeń lokalnych. Około 3 miliony mieszkańców Polski jest dzisiaj mieszkańcami powiatów obszaru wykluczenia transportowego. Bez środka transportu, jakim jest lokalny transport kolejowy, przypominam, jest to zadanie rządu i władz wojewódzkich, samorządowych, transport celu publicznego. I warto, aby również przy tego rodzaju okazjach, jak można powiedzieć, ta temperatura minus kilka stopni, aby pani wicepremier i wszyscy inni ministrowie nowo powołani przez Donalda Tuska i prezydenta Komorowskiego raczyli się pofatygować do Sejmu, dlatego że żaden z nowo powołanych ministrów rządu od listopada ubiegłego roku według naszej wiedzy nie pojawił się na posiedzeniach merytorycznych komisji, nie powiedział, co ma do powiedzenia. Tak również jest w przypadku ministra transportu i oczekujemy tutaj oczywiście, aby taki przekaz co do priorytetów państwa w najbliższych 2 latach, licząc kalendarz wyborczy, był elementarzem państwa demokratycznego. Jeśli mamy choćby do czynienia z takimi informacjami jak kilka dni temu, iż polskie linie kolejowe unieważniają przetarg na 1 400 000 000 zł z 800 milionami finansowania europejskiego na budowę łączności cyfrowej. No, jeśli chcemy mówić o rok za rok o tym, aby projekt Pendolino poruszał się na prędkościach rozkładowych powyżej 200 km na godzinę, to jest element interoperacyjności kolei. I jeśli tego nie ma, to dzisiaj rząd ma przygotowane 100 km czy 120 km sieci kolejowej dla tego typu pojazdu szynowego, jakim jest Pendolino. Jeśli w dniu dzisiejszym, przy okazji kolejnej prezentacji tego, co się dzieje w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, nie ma na konferencji prasowej pani wicepremier Bieńkowskiej szefów kluczowych spółek kolejowych, jak PKP SA, jak PLK, jak PKP Intercity, a niektórzy z nich zarabiają 100 tysięcy złotych miesięcznie, to jest najlepszy i wymowny symboliczny tutaj dowód, w jakiej nie tylko atmosferze, ale w jakiej formie i bez treści odbywa się tutaj praca w resorcie w ostatnich nie tylko tygodniach, ale w ostatnich wielu, wielu miesiącach, a można tutaj odwołać się jeszcze do jednego symbolicznego przykładu. Przecież od tygodnia jest nowy wiceminister do spraw kolei, którego jeszcze nikt z nas nie zna, również nie pojawił ani w dniu dzisiejszym, ani nie ma żadnej jakiejkolwiek informacji o tym, aby komentować to po prostu wobec przede wszystkim opinii publicznej i pasażerów, jak z tych kłopotów transportowych się rząd ma wywiązać. Minister transportu sprawuje nadzór właścicielski nad niektórymi kluczowymi spółkami grupy PKP, w tym również nad spółką PKP Intercity. Bardzo proszę, pan przewodniczący Andrzej Adamczyk. Z zażenowaniem, ale także i z olbrzymim niepokojem przyjęliśmy słowa pani wicepremier Bieńkowskiej. Z zażenowaniem dlatego, że mówi o losie pasażerów, krótko wypowiada się wicepremier, minister odpowiedzialny za sprawy transportu. Sorry, to jest zima. Z niepokojem dlatego, że widać, iż pani minister Bieńkowska kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, za co odpowiada, za jaki obszar, powierzono jej odpowiedzialność, kiedy powierzono jej tekę ministra transportu i rozwoju. Pani premier Bieńkowska zdaje się nie rozumieć, że bez względu na to, czy jest środek lata, czy jest środek zimy, organizator transportu zbiorowego, a takim jest minister transportu, takim jest rząd Rzeczypospolitej, odpowiada również za sytuację, kiedy pociąg zatrzymuje się w Szczerym Polu z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej. To jest zjawisko, które zawsze
występuje w przypadku odchyleń pogodowych. W przypadku tych anomalii. Anomalie to nie kataklizm, pani premier. My dzisiaj żądamy odpowiedzi na pytanie, jak zabezpieczeni są pasażerowie, którym przyjdzie utknąć w szczerym polu w pociągu w temperaturze poniżej zera, kiedy będą pozbawieni nie tylko ogrzewania, ale będą pozbawieni również dostępu do napojów czy do jedzenia, czegokolwiek do jedzenia. Żądamy odpowiedzi na pytania, jak organizator transportu zbiorowego zabezpiecza na wypadek szczególnych zdarzeń powodowanych nie tylko zjawiskami atmosferycznymi los pasażerów. Dzisiaj, kiedy pani minister Bieńkowska zdaje się nie zdawać sprawy z odpowiedzialności, która na niej spoczywa, powinna poprzez swoich również współpracowników poinformować nie tylko Wysoką Izbę, ale wszystkich tych, którzy decydują się dzisiaj na przejazd pociągiem w warunkach zimowych, poinformować o tym, co ich ewentualnie czeka na wypadek zdarzeń nieprzewidzianych. Przypomnę państwu, że w 2010 roku również wystąpiło oblodzenie sieci trakcyjnej. 20 grudnia posadę stracił wiceminister odpowiedzialny za sprawy kolei, a 30 grudnia 2010 roku posadę stracił prezes PKP SA. Dzisiaj żądamy od pani minister Bieńkowskiej informacji na temat tego, czy ci, którzy wsiadają do pociągu, będą bezpieczni. Bezpieczni bez względu na okoliczności przejazdu i wszystkiego tego, co w trakcie tego przejazdu może się wydarzyć. Szanowni państwo, jak państwo słyszeli, Prawo i Sprawiedliwość domaga się, żeby ministrowie, urzędnicy państwowi od szczebla wicepremiera w dół, odpowiedzialni za polską kolej, pojawili się w Sejmie i wyjaśnili, w jaki sposób zabezpieczeni są pasażerowie kolei. Wtedy, kiedy przyjdzie prawdziwa zima, ona do Polski dopiero przychodzi, czy jakieś zabezpieczenia zostały uczynione. Przypomnę tylko jedną wypowiedź jednego polityka,